Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Rozpoczynamy Ligę Mistrzów, zatem naprawdę będzie się działo. Mam nadzieję, że w komentarzach także. No i oczywiście liczę, że dziś hasło odcinka, które nie pojawia się codziennie, ale to też istotne, żeby nie zawsze ono było, żeby zabrzmiało The Champions albo Kaszanka, zależy, kto tam woli co napisać. Ważne jest to, że gramy z Atletico. Bardzo istotne starcie. Eee, no, z e, Czolo Simeony mierzyć się to nie jest łatwa rzecz. Wie to Busquets jako e, zawodnik, a teraz dowie się to o tym Busquets jako e, trener. Jorente zagra przeciwko swojemu byłemu klubowi. Dybala raz Spadori Baro. Nią to zaczniemy mecz na ławce rezerwowych. Czy chciałbym jeszcze jakąś zmianę zrobić? Bowe. Bowe musi się tu znaleźć koniecznie. E, więc bowe za. Kajkaja. Tak to zrobimy. No, jesteśmy gotowi. I w pierwszym meczu Ligi Mistrzów u siebie. Remisujemy bardzo dobry wynik. I zobaczcie, Baldy znowu strzela gola. Eee, mocno, mo mocno. Y Bramko strzelny jest momentami lewy obrońca Barcelony. To mnie cieszy, taki wynik. E, brałbym w ciemno przed tym spotkaniem. Teraz e, warto by było wygrać z Kremonze. E, do tego meczu drobna rotacja nastąpi nie w środku obrony, ale tu zagra sobie singo. E, I tu chciałbym zobaczyć majoro od pierwszej minuty oraz. Niąto za Raspadoriego Zatem w ten sposób wychodzimy na to spotkanie Volpato jeszcze zmieni Raspadoriego I tu zapraszam Więc takie zmiany mamy zrobione No i liczę na to, że tu w lidze Uda nam się wygrać, że te pochary nie będą nam tu Za bardzo krzyżowały Tych ligowych ścieżek No i udaje się zwyciężyć, ale no Nie powinniśmy tracić dwóch bramek Z Cremonense, to, to się nie powinno Po prostu wydarzyć I strasznie mnie drażni że, a, ale dobra, bo single zszedł. No ale Kajki mógł wejść na bok obrony. Dobra, nieważne. Trzy punkty. Cieszą. Trzy punkty są istotne. Eee, I to jest oczywiście fakt. Tym bardziej, że teraz gramy w spotkaniu z Empoli. Eee, I tu możemy już wyjść w miarę też wypoczęcia. To jest istotne. Czy robimy jakąś zmianę? Nie. Drużyna jest gotowa. Zatem od pierwszych minut wychodzi ta jedenastka. I z Empoli wygrywamy. Dwa do jednego. Raz Padori. Strzela, debala, strzela. Na boisku pojawił się jeszcze Singo. Eee, fajny występ. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że Pellegrini. Eee, tu niby zagrał nieźle. Ale mam wrażenie, że w tych ostatnich spotkaniach to nie wyglądało tak jak powinno. Ale to może być tylko. Głupie wrażenie, więc zobaczmy sobie podsumowanie pierwszych spotkań ligowych, e, właśnie u naszego kapitana e, e, Pellegrini no to nie są topowe występy, nie? w sensie jest lepiej niż było w tym jednym meczu Ligi Mistrzów, ale wydaje mi się, że możemy dać mu w tym jednym kolejnym spotkaniu odpocząć. Dybala i Cristante plan rozwoju, zobaczmy sobie te plany. Cristante nam się rozwija, Dybala jeszcze się rozwija, słuchajcie, w takim razie na to wychodzi, a to przecież jest 31-letni zawodnik, więc to jest piękna sprawa, aczkolwiek widzimy, że on powoli zaczyna się zastanawiać nad swoją przyszłością i takich zawodników, którzy wkraczają w te decydujące momenty na swoich kontraktach mamy tu bardzo dużo. I to bardzo dużo, i wydaje się, że z nimi trzeba będzie troszeczkę tutaj e, podziałać. Nad niektórymi trzeba będzie popracować, bo trzeba będzie zdecydować o przyszłości Dybali, Kristante, Jorente. No i przede wszystkim Araucho bo on jest z tych wszystkich gości najważniejszy, więc tu e, podejmiemy tę pracę, ale to za chwilę. Na razie jeszcze skupmy się na spotkaniach Więc gramy z Torino, patrzymy na zespół przed tym meczem i odpocznie sobie Araucho Nie. Araucho nie odpocznie w tym meczu Chociaż zaraz jest Liga Mistrzów. Kaj, jakbyś ty miał więcej gwiazdek słabszej, to byś już tu wszedł na ten mecz. Wiedz o tym chłopie. Jakby chce, żebyś ty to wiedział, żebyś tu zagrał. E, ale zagra tu Demiral po prostu. Mm, odwrócimy to na razie, tak. Więc czekamy na rozwój Brazylijczyka, bo to jest bardzo dla nas istotne, żeby on e, mógł tam grać. E, Dybalka odpocznie tu. E, to, i Tomas Myla od pierwszej minuty wyjdzie w tym meczu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i single od pierwszej minuty, więc parę zmian zrobiliśmy. A jeszcze chciałem zrobić jedną, i zrobimy ją, bo to nie jest wielka strata dla drużyny Maggiore od pierwszej. Więc dużo rotujemy, ale nie zmieniamy formacji, chociażby. Ale mimo wszystko to nie kliknęło. Ale to jest taki chyba mecz, że po prostu nie wpadło. Że to po prostu nie wpadło, mam wrażenie, i tyle, bo zobaczcie, okazje były ocena bramkarza rywali bardzo wysoka to był po prostu jeden z tych meczów więc na razie nie mam zamiaru się tutaj zamartwiać tym strasznie, bo po prostu bawiam się, że to było jedno z tych spotkań kiedy po prostu walisz, walisz, walisz walisz po bramce rywala, piłka jak zaklęta nie chce wpaść byłeś wycieńczony, więc Baru tu narzekał na zmianę, no ale trzeba było troszkę tutaj dać mu odpocząć my teraz gramy z Genkiem i to jest bardzo ważne żebyśmy wygrali to spotkanie w, w Belgii Odpocznie Baldę. to jest jedyna zmiana, którą chciałbym zrobić Więcej tutaj za bardzo Przyznam szczerze, nie planuję Poza tą zmianą na ławce rezerwowych No i mam nadzieję, że tutaj nam się uda wygrać No mamy przewagę talentu ogromną No i wygrywamy Mancini zdobywa bramkę, pierwszą po powrocie Paweł Dybała Z dwoma trafieniami, piękna sprawa Że tak dobrze radzi sobie ten piłkarz Tutaj naprawdę To jest, to jest gwiazda, po prostu to jest gwiazda Mamy raport o Głężrze. No, i chłopak się tu rozwija. To teraz były strzały. To teraz podania robisz. No i tak sobie tutaj operujemy tym zawodnikiem. Aczkolwiek wydaje mi się, że on więcej by zyskał, gdyby poszedł na skrzydełko sobie, nie? No, damy go na lewe skrzydło sobie na razie. I, i myślę, że tam może lepiej wypaść troszeczkę. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jak to dalej się poukłada z Napoli. I liczę, że uda nam się tu zwyciężyć Mamy powołania, zobaczmy kto jedzie Pellegrini, Raspadori, Margini nie jedzie, to ciekawe <laughs> Balde oraz e, Liwakowicz Więc GG dla wszystkich naszych podopiecznych Którzy zostali e, powołani na e, mecze drużyn krajowych Patrzymy gdzie jest w ogóle Napoli w, tabel, Napoli w tabeli e, Na drugim miejscu Naprawdę dobrze zaczęli ten sezon Więc fajnie by było się im tu przeciwstawić Zastanawiam się, czy chcemy dokonać jakiejś zmiany Ale wydaje mi się że zrobimy tylko jedną. Że tutaj single od pierwszej minuty. No i tu zrobiłem taką, takie drobne robię, ale to są już, już ławkowe, nie? No i zobaczmy, czy uda się u nas wygrać. 3 do 2. Ramos, Goncao, Kwicza, Kfaradona i Jeremi Pina. No trzeba powiedzieć, że to Nap Napoli ma naprawdę mocną tą pakę, nie? Ale nie stworzyli sobie za dużo tych szans. No i tutaj tak. Patrzę, wiecie, z w kierunku bramkarza i obrońców, nie, że tam coś może kurczę jeszcze nie grać, ale moim zdaniem to co jest istotne w tym momencie to po prostu czas. Dać sobie czas i dać czas jakby tej drużynie, żeby to się poukładało. W lidze mistrzów sytuacja wygląda spoko. Eee, w lidze włoskiej sytuacja nie wygląda idealnie, ale to wiecie, są takie początki, że zaraz zaczniemy gonić i będzie ok, nie? Eee, więc na spokojnie eee, przechodzimy do tego starcia z Ellasem w Weronie. Wygrywamy 4 do 0. Dybala, Baru, Dybala, Raspadori, więc ten przód zagrał naprawdę przyzwoite zawody eee, i to bardzo mnie cieszy. Natomiast singo, jak na razie, kurczę, to jeszcze nie wygląda tak, jak powinno. Natomiast e, realnie ustawimy go sobie już jako naszego podstawowego prawego obrońcę e, i będziemy tutaj rotowali bardziej spinat sole po, za niego niż jego za spinacole. E, gramy zatem teraz zewce porto e, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Właśnie, Singo też gotowy do zmiany pozycji, to mnie bardzo cieszy, e, więc pyk, zmieniamy tę pozycję. No, i ty kolego, defensywny, defensywny boczno obrońca. Natomiast, ja widzę, że on jest bez formy. Dlatego w tym meczu ze FC Porto on nie wystąpi. No, i tu zagra Spinacola. Tu zagra Spinacola. Zapraszamy zatem doświadczonego reprezentanta Italii. Singo odpocznie sobie w ogóle poza kadrą. W ten sposób to będzie wyglądało. Czy chciałbym coś jeszcze zmienić? Tak, chciałbym, żeby w tym meczu zagrał sobie Maggiore za Cristante. Dajmy troszkę więcej tutaj jednak e, polotu. Chociaż przyznam szczerze, 80... Zobaczcie, ten Cristante ci cichcem, cichcem, to się z niego zrobił, kurczę, fajny piłkarz. Taki piłkarsko fajny, więc fizyczne top, obrona top ale też podania. Lepsze niż Maggiore. Dribbling trochę gorszy, ale poza tym. Znaczy Maggiore i tak wyjdzie w tym meczu. Nie zrozumcie mnie źle, ale tutaj naprawdę Cristante miał u mnie taką łatkę takiego kurczę wiecie yy, boiskowego yy, boiskowego po prostu przecinaka, a wychodzi na to, że wygląda to nieźle. I w meczu z sporto... Wyglądało to źle, przegrywamy to starcie. Kristante e, wszedł za Majorek, który raczej zawiódł, Baldes zawiódł. E, Spinat bardzo źle. I trochę zaczyna nam się gubić forma zawodników i zastanawiam się, z czego to może wynikać, ale. E, nie chcę tutaj panikować absolutnie, dlatego zrobimy sobie tak. Na razie podejdziemy bardzo spokojnie do tego wszystkiego. E, I zobaczymy, jaki będzie rezultat po trzech naj następnych spotkaniach, jeżeli ich nie wygramy to wtedy trzeba będzie podjąć y, zmianę formacji, na przykład y, jako jeden z elementów. Na razie gramy z Sampdorią. Miażdżymy ich. Barrow, Mancini, e, Dybala i to, 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 była, e, to była taka demonstracja dominacji. Super. E, to cieszy. Lecimy na mecz z e, Atalantą Bergamo. E, to jest dobry wyznacznik, no bo to jest taka fajna średnia drużyna w tej karierze. E, więc graliśmy z dużo słabszą, teraz gramy ze średnią. Zobaczymy. Przepraszam. To był misklik, nie będziemy grali tego spotkania. Przechodzimy sobie do, do, do wyniku. Armando Brocha, zobaczymy czy nam strzeli w ogóle. Bo to jest gościu, który ma dużo goli w tym sezonie i nadal ma kolejną bramkę. No, Dybala tutaj nas ratował. Remisujemy w Bergamo zatem i zobaczmy co się, no ale można było zobaczyć, że ten Inter zremisował z Celernitanu no i to jest to jest duży mecz, nie, to już jest duży mecz bo to jest Juventus, co prawda ty zobaczcie, trzeci Juventus są trzy punkty przewagi, ale jak przegramy będzie sześć, więc fajnie by było tutaj wygrać no i w tym starciu dostanie szansę od pierwszej minuty Nionto, ale nie tylko on bo zrobimy tutaj jeszcze jedną zmianę a mianowicie, Raspadori sobie też odpocznie. I przeprowadzimy drobny eksperyment, bo zobaczymy, jak poradzi sobie Bowe od pierwszej minuty. Postawimy na młodego. Znaczy, no nie jest młody młody, ale postawimy na niego. Hmm. Albo zrobimy jeszcze inaczej. Słuchajcie, czasami lekko można zakombinować. I Thomas Müller na Juventus wychodzi i wygrywamy ten mecz. A już myślałem, że się uda, eee, a czyli ten Żota w Lazio to jest inny Żota. Kurczę, szkoda. No, Miller zagrał strasznie źle, zagrał źle, Kristantę. No, po prostu wszyscy zagrali źle, nie? Jeszcze jaki to musiał być słaby mecz patrząc na statystyki. jo, no. No, i jesteśmy w stanie zagrać super spotkanie, a potem zagrać taki ryż, nie? Nie, nie, nie jesteśmy w stanie stabilizować tej formy. Ale to nas, uważam, że po prostu potrzeba teraz chwili spokoju i takiego nieruszania. To, co najważniejsze, to jest teraz Liga Mistrzów, żeby wyjść z tej grupy, bo ligę to my sobie jeszcze poukładamy. A w Lidze Mistrzów musimy naprawdę, yy, musimy naprawdę wypaść dobrze, nie? I to jest dla nas istotne, więc. E, tu teraz się na tym trzeba skupić. E, I zobaczymy to spotkanie sportu, które będzie naprawdę istotne e, dla przebiegu rozgrywek. Zatem przechodzimy do tego starcia, jesteśmy wypoczęci, ja już tu nic nie zmieniam, gramy u siebie, okej. Okay. Trzeba będzie symulować oglądając. Eee, czas na. I zobaczcie to. Kiedy tylko zaczyna się dziać, tak, jak, że, że spada momentalnie forma i tak dalej drużyny, to my mamy informację o tym, że Lorenzo Pellegrini nie będzie mógł zagrać z klubem Wenecja. To się znowu to dzieje. To jest moment, w którym wywala się, jakby wyniki się wywalają. Informacja o tym, że nie gra piłkarz. Ja mam wrażenie, że gra wtedy, jakby zaczytuje piłkarzy, którzy nie wiem, nie istnieją albo nie widzi części piłkarzy na boisku. Serio mam takie wrażenie. I wiecie co? Tego Pellegriniego Załóżmy, że rzeczywiście w tym meczu nie będzie. I dajmy tu Majore, a tu dajmy nionto, Bo był zmęczony raz Padori. i zobaczymy. Wygrywamy 3 do zera strzela dybala, nionto i dybala. się na boisku normalnie pojawił, no i zagrał przeciętnie. Jak tam, yy, Singo, bardzo dobrze, Balde, bardzo dobrze. Tutaj naprawdę świetnie poradziliśmy sobie yy, na bokach, to trzeba zauważyć. Dobra, no wygrywamy ten mecz, ale powiem szczerze. No, to są rzeczy, których ja do końca nie rozumiem czasami, ale dobra. Bez narzekania, teraz chwila odpoczynku. Dostajemy kolejną propozycję. My je wszystkie akceptujemy, ale gdzie on odejdzie, bo on chyba zarabia dobre pieniądze. Bo to jest ten ziomek wzięty, wiecie, na słupa, nie? Więc zobaczymy. No, my akceptujemy wszystko. Jeżeli Atlanty United byku nie weźmiesz. To ty naprawdę, kurczę, jesteś dziwnym człowiekiem. E, no dobra, czekamy w takim razie dalej. E, przed nami starcie z e, Fiorentiną, a potem mecz, nieprawdopodobnie istotny z Atletico Madrid. E, więc zobaczymy, jak, ta, e, jak to będzie wyglądało. Tu akceptujemy wszystko. No to, to, to są naprawdę, już, jak na takiego gościa, to są topowe zespoły, nie? E, no, 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 no nie rozumiem go, ale dobra. Szykujemy się do meczu z e, Fiorentiną. E, no jeśli chodzi o spotkanie z Wiolą, to. To gramy tak. I wygrywamy. Dybala, dybala, e, Baro, fajnie, fajnie. Bardzo istotne trzy punkty ligowe, ale teraz potrzebujemy trzech punktów na Wanda Metropolitana. I to będzie zabawa. E, słuchajcie, Roma. E, Pewnie spadnie do Ligi Europy. No, to się tak pewnie skończy. W sensie, wygranie tych dwóch meczów niczego nam nie gwarantuje, nie? Zrąbaliśmy sobie to fest. No dobra, eee, przejdźmy do tego spotkania. Zobaczmy ławkę. Eee, na pewno Bowę bierzemy ze sobą. Chociaż jak mamy nią, to tutaj. Na pewno nią to zagra tu. Volpato wolę wziąć ze sobą. Yy, I volpato wolę wziąć za. I to jest dobre pytanie za kogo? Ty jesteś potrzebny, jesteś potrzebny. Yy, no to nie, no to ty nie jesteś potrzebny w takim razie. Okej. Okay. no dobra. E, to co, lecimy, zobaczymy to spotkanie w Madrycie, jak to będzie wyglądało. No, wolę tak to przysymulować i mieć jakiś wpływ, wziąć odpowiedzialność za ten wynik, jakąś e, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, e, liczę tutaj bardzo na fajne występnienie: że to będzie wreszcie też taki mecz, w którym e, ten młody pokaże, że ej, jestem warty naprawdę dużych pieniędzy. E, no dobra, Liwakowicz wznawia. E, jest właśnie nią to przy piłce. Pelegrini fajnie tam uciekł nie dostał. Jednak piłki. Teraz, po co to wycofałeś Pelegrini, nie wiem, ale jest rzut e, różny dośrodkowanie. E, łapiemy to przed polem karnym. Nie wiem, czy nie było spalonego. Nie, więc Pelegrini do środka jest gol! Paweł Dybała to jest naprawdę y, Paweł Dybała, kochacie Roma, cała. E, piękna sprawa e, i dobrze zaczynamy te zawody, ale słuchajcie, to jest Atletiko. Przed swoją publicznością, na swoim terenie. My tutaj naprawdę nie możemy absolutnie mrugać, odpuszczać i liczyć, że cokolwiek się tutaj już dobrego wydarzyło w tym meczu. Wręcz przeciwnie, objęta przewaga może być dla nas dużym problemem, ale. Powiem tak, dobitka nie on to topnie, Ale to, co tam zrobił Baru, widzieliście, jak ta piłka przy kropeczce tańczyła. No to było coś niesamowitego. I e, w tych rozbudowanych symulacjach ta Roma wygląda piorunująco. Oni nie wiedzą, co zrobić. Ja byłem przekonany w ogóle, że był na spalonym debala, ale nie. No, muszę powiedzieć, że to chodzi. Muszę powiedzieć, że to banga. Muszę powiedzieć, że ta maszyna się buja po prostu. E, I wygląda to bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. Teraz staramy się wyjść z doskokiem. Udało się. To Jorente. To, to, to Atletico się tak cofa bezmyślnie. Że, że nie mam pytań w ogóle. Jezus Maria, 4 do 0 w 38 minut. Ej dobra, tak jak uważam, że te symulacje szybkie czasami są popsute, tak to, 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 to nie jest normalne, że my tutaj śrubujemy kolejny taki wynik. Nie? W sensie ja się bardzo cieszę, ale. No wow! I Ja się zastanawiam, czy to jest tak dobry zespół, czy to jest coś popsutego. Wow, 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 wow. ten Ewanilson porobił tam jakieś chore rzeczy. E, no dobra, więc strzelają bramkę na 1 do 4 przed zejściem do szatni. No, może to być dla nich sygnał do jakiejś remontady, więc na spokojnie, e, moje żółte kochane kropeczki, weźcie się tutaj spokojnie w garść i, i dowieźmy to. E, I zobaczymy. Ja tutaj nie wziąłem kajkaja, bo myślałem, że będziemy musieli Gonić wynik raczej, nie? I dlatego Wolpato e, A ten wynik wygląda bardzo przyswoicie, jak to chodzi. Nie on to. No to jest naprawdę świetny piłkarz. E, zobaczmy, oce... e, zobaczmy, on ma już dwa gole. Debala dwa gole, Baru z jedną bramką. No a my przechwytujemy po raz kolejny piłkę, nie? i to, to, to wygląda naprawdę dobrze. To, 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 to działa, to żyje. Dybala e, świetnie. O, obok bramki Jorentę. E, Wykorzystajmy ten czas do zmiany, bo ten styl gry jednak trochę eksploatuje naszych zawodników. E, I w związku z tym chciałbym e, zdjąć tu Baroła, Pellegrini, zagra środkowego napastnika. My uspokoimy troszeczkę ten środek pola. Dodając tu maggiore na razie, więc tak to będzie wyglądało. Tam chłopaki mają szansę na hat więc ich sobie jeszcze zostawimy. Ale trzeba powiedzieć, że widać tę motywację, szczególnie po Jorencie. Marcos naprawdę gra fantastyczne zawody. Zresztą zobaczmy ocenę, czy to będzie widać. 7-1, to nie wyglądać źle Jak na gościa, który chyba nie dał asysta nic nie Teraz świetne to, zagra to zagranie za plecy Się wydawało, ale ostatecznie Nie trafiło do adresata Teraz bardzo dobrze tutaj Balde, jest zagranie Do boku Niento No nie czułem, że tutaj Jakaś będzie fajniejsza finalizacja No dobra, możemy robić zmiany, więc je robimy Na boisku pojawi się w takim razie Spinazzola Eee, damy szansę Müllerowi, żeby tutaj jeszcze y, uspokoić sytuację eee, i Merik Demiral wejdzie sobie tutaj na środek obrony w sensie tu nie powinno być araucho, ale to jest takie po prostu wiecie usztywnienie, żeby e, tę obronę tutaj e, do, do, do końca, żeby ona sobie dojechała, nie? więc na to patrzymy w ten sposób no czwórki na mnie wsadzą więc na tym to polega. Więc robią się zmiany e, i możemy zrobić jeszcze jedną. E, więc skoro możemy zrobić jeszcze jedną, to zrobimy... E, I nią to zmieni się z Dandreą, bo ten... E, chyba, że możemy jeszcze jedną. To wiecie co? Volpato gra mniej. To Volpato sobie wejdzie za Dandreę bo on dużo mniej szans dostaje, więc wpuścimy go sobie i zobaczymy, jak to będzie. Teraz Thomas Müller starał się uciec za plecę obrońcą, w tym swoim 15 Tempa. Nie udało się, nie dostarczyliśmy też mu piłki. Jeszcze chcemy zrobić tę jedną zmianę. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Świetnie skleił futbolówkę do nogi Fresneda. No i nie zrobimy tej zmiany. Koniec meczu, ale fajnie, że udało się kurczę tak wygrać. No to to jest piękna sprawa. 5 do 1, porażka. Takie rzeczy też się zdarzają, nie, No ale. No, nie spodziewałem się, że nam się to uda. Tymczasem my e, gramy z Komo. Proszę, wreszcie odszedł. E, piękna sprawa. To jest w ogóle gościu, który wygrał życie. Go widzieliśmy, daliśmy mu kilkadziesiąt milionów do łapy. A potem jeszcze poszedł do Turcji, gdzie e, na co dzień będzie zarabiał piękne pieniądze. E, no dobra, więc e, gramy teraz z Komo. Czerwoną latarnią Serie A. E, w związku z tym drobniutkie zmiany będą. D'Andrea dostanie szansę od pierwszej minuty za Dybale. Nią to na lewej stronie i Demiral w podstawie. Więcej nie ryzykujemy, choć zmienimy jeszcze na ławce. Po prostu yy, chciałbym, żeby tutaj Bowe dostał szansę, bo dawno go nie było. Yy, no i tak podsumowując, Volpato odejdzie na wypożyczenie, bo on się nie łapie. Yy, no i musimy dać mu dać mu szansę na grę. Skomu wygrywamy 4 do 0. Nion to strzela pięknie, raz Padori. Super, pięknie to wyszło. Jak tam nasz skrzydłowy? Bardzo słabo. I to tak bardzo słabo. Naprawdę, no bo trzeba powiedzieć, że no takiego wyniku nie możemy zaakceptować przy meczu z tak słabym rywalem. nie? I to jasno trzeba zaznaczyć No dobra, tak naprawdę losy Tej dwójki też będą wyglądały trochę inaczej Jeżeli chodzi o nasze rozgrywki w Europie nie? Jeżeli zostaniemy w Lidze Mistrzów To na pewno będzie mniej tego czasu na grę Paradoksalnie Jeżeli będziemy musieli cały czas gonić w Lidze Na Sasuolo wychodzimy oczywiście najmocniejszym składem I przegrywamy Ech to jest naprawdę o ironio o ironio, dobrze my e, no gramy teraz z tym Genkiem i powiem tak, normalnie to ja bym to puścił na szybko ale e, widzimy jak wygląda sytuacja w tabeli i my musimy tutaj zagrać mamy tyle samo punktów, najgorsze jest dla nas to że tutaj e, decydują bezpośrednie mecze więc musimy trzymać kciuki za Atletico bo jeżeli, po, powiem tak nie nie może być remisu, tak? Bo my my z Genkiem, oni grają między sobą. Jeżeli wygrywa Porto, ma 10 punktów, yy, my mamy 10, gramy dalej. Yy, Okej, okay. dobra, czyli po prostu <ścoughs> wygrajmy swój mecz i liczmy, że tam. Jeżeli my wygramy, to tam i tak ktoś odpada. Będzie 9-8, no. Ale jeżeli oni z nami wygrają, to oni skakują na Ligę Europy. Co więcej, jeżeli oni z nami wygrają, to oni mogą grać w Lidze Mistrzów, jeżeli Porto przegra. O mama mia. Okej, okay. po prostu wygrajmy z nimi ten mecz. E, po, po, po prostu proste. E, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy uda nam się tutaj te, te, te trzy punkty zdobyć? No i pytanie o skład, nie? Eee... Hm. Wiecie co? Mam wrażenie, że to jest skład. Na pewno Volpato musimy wypożyczyć, bo on się marnuje w tym momencie. I, I on... Inaczej. D'Andrea <laughs> wypożyczymy, Volpato z nami zostanie. I to jest skład na ten mecz. Nie on to na ławce, no. No. Zobaczmy. To może być bardzo łatwe spotkanie, ale to może być arcy trudny mecz, nie? W sensie tutaj ja naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. No bo spodziewałbym się, że z tej grupy też wyjdziemy bez problemu. A wiemy, jak to wyglądało, prawda? Więc no, różnie może być, ale zaczynamy. Kiki taką w polu karnym. Szkoda, że nie zakończono golem, ale wyglądało to świetnie. E, teraz doskok do tej dziewiątki. Larsen jednak świetnie uwalnia się prawą stroną, ale już goni go Singo, e, ale on nie odpuszcza. Ole posadził bramę ziomek, no ale tutaj całą akcję zrobił ten Larsen, nie? Ta dziewiątka tym naszym skrzydłem pojechała e, aż miło, znaczy nie mi, ale wiemy jak jest, ale teraz szukamy już e, odrobienia strat. E, no niestety, tamta akcja przerwana. Kurczę. Dobrze Liwakowicz, ale powiem szczerze, mieliśmy doskonałą sytuację, pierwszą, jej nie wykorzystaliśmy, eee, no a oni swoją wykorzystali, nie, i to wygląda bardzo groźnie, świetnie, teraz przejmujemy, eee, czy będzie okazja do kontry, rozpędza się lewą stroną Balde, 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 szuka do gronia, jest! Paweł Dybała. Największy z największych. Największy Argentyńczyk w historii futbolu. Piękny. E, może nie piękny, ale potrzebny gol. E, no i też ten Rajd Balde. Trzeba docenić. Przejmujemy tę piłkę. Pellegrini. E, Barą. Barrow, Barrow do środka. To się nie udało, ale przejmujemy jeszcze raz. Cristante uderza. Zablokowany. Raspadori walczy. Ale nie wywalczył. E, na szczęście mamy na ławce niąto jeszcze do gonienia rezultatu. Ale jeżeli będziemy robili takie błędy w obronie, to nic nam nie pomoże. Balde. Chłopie, ale żeś zawalił tą sytuację. Ale Balde... O Jezus Maria. No nie wiem, czy nie mamy kandydata do zmiany w połowie, bo do przodu dał Balde, ale to, co się wydarzyło z nim w tył parę razy teraz, to był dramat totalny. Nie zmieniam go na razie jeszcze, ale... Bo on może zawsze dać z przodu, ale te piłki rzucane na boki to jest coś, co nas po prostu dręczy. Faulowany teraz Balde, Sor z żółtą kartką. E, 50 minuta, rozrzucona piłka do Barou, ale źle. Teraz Balde wygrywa tę piłkę. Barą, Barrow, Barrow do środka. Raspadori udrza broni bramkarz. E, aczkolwiek przyznam, że Raz Raspadori nie jest najbardziej widoczny w tym meczu. E, zobaczmy. Teraz barą. O, obrona bramkarza, robimy zmianę od razu. Niąto pojawi się e, na murawie. Zaraz Padoriego nie wykorzystał swoich szans. Niąto dostaje okazję. E, zbiera piłkę Pellegrini. Spalony. Tak, jakby. Dlatego nie zareagowałem, bo coś mi w tej bramce e, nie pasowało. E, wygrywa piłkę Jorenta. Odprowadza ją do boku, ale ten pressing dziewiątki. E, sprawia, że musiał ją tak naprawdę wybić Hiszpan. Teraz walczy tam z boku, ale ten z dziewiątką gościu to jest totalny. Zobaczmy, wygrywamy teraz piłkę, no ale trzeba szybciej ją transportować pod pole karną rywali. My musimy tutaj wygrać. Teraz jest Baroł, Baroł, to musi być gol. Just gol Baroła. Piękna sprawa. Czy chcemy zrobić zmiany, się zastanawiam. Chcemy zrobić zmiany. Tylko kto miałby się tu pojawić, żeby to rzeczywiście miało sens? No i wydaje mi się, że to miałby być Spinazzola. Na lewą stronę. Damy go za balde. Ten już popełnił błędy, plus widać zmęczenie. Mamy oczywiście Volpato, jeżeli trzeba, ale ja wierzę cały czas w tego Baroła eee, i wiecie co, zastanawiam się nad tym Singo, czy go nie zmienić. Zrobimy tak, Singo na, e, zejdzie, Dybala bliżej, Dybala na e, PN, e, czekajcie, PS, ale ma być tu dużo bliżej. Dobra, PN, wiem, że to jest plus jeden, ale on musi grać bliżej, żeby ten Spinacola miał miejsce zobaczymy czy ta korekta pomoże e, więc dwie zmiany no i zobaczymy jak to zadziała no potrzebujemy jeszcze w tym meczu zwycięstwa świetnie wybita ta piłka przez Balde Liwakowicz dobrze zagrywa chorwat teraz sola. Ojej, faulowany tam był jeden z naszych to podanie fatalne, ale przejmujemy tę piłkę, no ale nie, 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 no tak tak nie można grać, tak nie można grać, szukamy teraz e, do skoku, ale to za ślamazarnie, za wolno i źle, Liwakowicz, gościu. E, dobra, wprowadzimy sobie teraz tak, Maggiore za Cristante, no i Volpato za Baroła, bo już tam jest duże zmęczenie, weź se wróć tu szerzej, bo to nie pomogło wcale, e, i co Kajki? No wejdź sobie tu. No my nie mamy lepszej zmiany tak naprawdę. Więc wejdzie tu, no bo możemy wprowadzić tu Demiral, ale Demiral będzie jeszcze gorzej. No, no to kajki. Chociaż nie, zostań tu. Eee. Musimy pójść po gola tu. Nie on to pójdziesz jako napastnik. Ty pójdziesz jako... Środkowy napastnik. Ty pójdziesz jako SPO. Eee, Pelegrini. Kurczę. Bo ty musisz zostać tu, w centrum w ogóle i trzymać ten środek. No, nie chcę zdejmować tego. No dobra, no czyli ty tu. Eee. I tu Tomas Müller Wie, Ja wierzę w tego Tomasa Müllera Że to jest taki mecz W którym go potrzebujemy Więc robimy te zmiany No i do przodu Pany, do przodu, do przodu Ładnie No ale jeszcze musimy zrobić jedną rzecz hmm. Wziąć sobie tą formację, ok. Eee, dobra, ty tu, ciebie podniosę po prostu tutaj Siny. Tytuł LS, bo musimy zagrać w ten sposób, żeby e, mieć wytyczne odpowiednie. PS. Y, OK. Tytuł SPD. E, Prawy pomocnik. O, Tomasz Jezus, masz prawego wahadłowego. E, dobra lewy pomocnik, dobra. Tak to zostawiamy. I przechodzimy na ten turbo ofensywny teraz. No i zobaczymy. Poprzeczka, Jezus Maria. Dobra, zagramy to jeszcze. Przestawiam na turbo ofensywną, stoi. No to co, odpadamy, nie? Tam był remis. Ja... No odpadliśmy, na pewno. No, Liga Europy. Ja piłuję tyle samo punktów co Porto. No nic, słuchajcie. No, 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 no nie jest to dobry rezultat. Nie jest, nie jest to dobry rezultat. Jakby to nie będę was oszukiwał. Mieliśmy wygrać Ligę Mistrzów, nie weszliśmy z grupy, ale. <kühm> Liga Europy można wygrać. To raz. Dwa. Ee, no po prostu tak się czasem dzieje. W sensie no. Nie mam zamiaru tutaj mówić, że ten. Bo widzieliście te rezultaty, widzieliście te wyniki eee, i co mogę powiedzieć? No, ten mecz sporto był najdziwniejszy, ale ja nie, nie mam sobie nic do zarzucenia za tę kampanie Ligi Mistrzów w sensie jeżeli chodzi o dobór składu. Tutaj ja nie czuję, żebym jakoś, nie wiem, zamieszał składem tak, żebym coś zepsuł. No, no, nie czuję tego, nie widzę tego. No, taka jest prawda. Gramy z Specją, wygrywamy 2 do 1. Jorente i Barrow. Trzeba cisnąć w lidze trzeba cisnąć w lidze Europy. Fajnie by było obronić Puchar Włoch. Cały czas jest o co grać, cały czas jest o co walczyć, jeżeli chodzi o ten projekt, nie? Eee, więc to jest istotne. Eee, więc myślę, że tutaj na pewno trzeba będzie się skupić na tych wymaganiach klubu, eee, no i na tych wymaganiach zawodników, no nie? Ale myślę, że ci zawodnicy też czują, że mają coś do udowodnienia sobie i wszystkim. Eee, jeżeli chodzi o sytuację w gonieniu mistrza, którym na razie może zostać Napoli, no to to już jest 10 punktów straty. Ja uważam, że kolejne podium z rzędu w Romie byłoby. Bardzo dobrym rezultatem Ale fajnie by było połączyć to z podniesieniem Ligi Europy, jeżeli to by nam się udało wtedy Uważam, że to będzie dobry sezon eee, Ale trzeba to zrobić nie? Trzeba to naprawdę zrobić Między innymi wygrywając z Interem Który jest teraz w dołku, chciałbym tego zauważyć Totalnym, eee, więc warto byłoby To wykorzystać Niestety, tu jedynie remisujemy Więc zobaczymy jak będzie dalej Czy jestem zadowolony? Oczywiście, że nie W sensie, oczywiście, że nie ale tak się czasami w sporcie dzieje. I to jest taki moment, w którym trzeba po prostu zacisnąć zęby, wziąć się w garść, e, trzymać to czwarte miejsce przynajmniej. E, no i w tej Lidze Europy robić robotę, nie? Robić robotę i, i na tym się skupić. Też e, przede wszystkim e, stwierdzić, że e, są zawodnicy, których trzeba wypożyczyć. Na sam koniec tego odcinka bardzo chciałbym to zrobić, a mianowicie e, dajemy sobie tutaj e, Volpato. Ja wiem, że Liga Europy otwiera nam możliwości, ale Trzeba wyporzucić tego ziomeczka, bo tutaj, no niestety, to nie może tak być. Ja rozumiem, że ty wykazujesz wielki potencjał, chłopie, ale samym potencjałem to my tutaj nie ujedziemy. Ty musisz trochę więcej pokazać, bo to nie jest do końca to, czego my oczekujemy. E, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Za dziś bardzo Wam dziękuję. Szkoda, ale przynajmniej jest ta Liga Europy. To najważniejsze, że, że nie spadliśmy w ogóle poza europejską piłkę, bo to by bolało strasznie.